Oliver Pochwat, Telewizja w Polsce 24. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak zwana komisja do spraw Pegasusa na dziś zakończyła swoje obrady. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro kolejny raz nie stały się na przesłuchaniu. Posłuchajmy, co po posiedzeniu mówiła przewodnicząca komisji. Dzisiaj na komisji przegłosowaliśmy trzy wnioski. Wniosek o nałożenie kary porządkowej, wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie, ale również wniosek do prokuratora generalnego o rozpoczęcie procedury uchylenia immunitetu, bo to musi poprzedzić nasz wniosek do Sądu Okręgowego o przymusowe doprowadzenie i zatrzymanie. Ile ta procedura może potrwać? Kiedy de facto może Zbigniew Ziobro postawić tutaj przed komisją? No, bardzo chcielibyśmy, żeby sądy działały sprawnie i żeby ta procedura sprawnie się odbyła, tak żebyśmy w przeciągu kilku miesięcy mieli już rozstrzygnięcie. No, niestety wiemy, że dzisiaj politycy PiS-u, którzy przez 8 lat robili wszystko, żeby właśnie na potrzeby takich sytuacji się zabezpieczyć i zdewastowali wymiar sprawiedliwości, zdewastowali instytucje państwa. Dlatego też liczymy się z tym, że to może potrwać kilka miesięcy. Natomiast my oczywiście bardzo sprawnie jako komisja przekażemy wniosek do prokuratora generalnego. Mam nadzieję, że prokurator generalny równie sprawnie zwróci się do Sejmu o uchylenie immunitetu, a zaraz później pójdzie wniosek do Sądu Okręgowego. Panie przewodniczący, państwo więcej już nie będziecie... Szanowni Państwo, a teraz specjalnie dla Telewizji w Polsce 24. Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Witam bardzo serdecznie pana ministra. Dzień dobry panu, witam serdecznie państwa. Panie ministrze, nielegalna komisja do spraw zbadania Pegasusa po raz kolejny wezwała pana na przesłuchanie. Pan się nie stawił i wprost przyznał, że wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego te osoby, które wchodzą w skład komisji, nie powinny tam być, a komisja jest nielegalna. Natomiast oni sobie z tego nic nie robią. Tak, warto na wstępie przypomnieć, że 10 września Trybunał Konstytucyjny wyrokiem, który w świetle Konstytucji, dokładnie artykułu 190 Konstytucji, jest powszechnie obowiązujący i nieodwołalny, ostateczny, Trybunał orzekł, że ta konstytucja została powołana w sposób sprzeczny z polską konstytucją właśnie. Jest więc sprzeczna z elementarnymi zasadami porządku prawnego i uchylił, w tym sensie została ona zniesiona. Od tego czasu, od publikacji tego wyroku na stronach Trybunału Konstytucyjnego, upublicznienia tego faktu, jak orzekł Trybunał, komisja w świetle prawa istnieje. W związku z tym mamy do czynienia z posłami, grupą posłów, która sama siebie na mocy swoich politycznych decyzji większości pod patronatem Donalda Tuska myślę jako komisję śledczą. Rzeczywistość tej komisji w rozumieniu porządku prawnego i polskiej konstytucji nie ma. Dlatego jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, ale też jako obywatel, nie mogłem nadawać pozoru legalności komisji, która prawa nie istnieje, która jest wynikiem tak naprawdę działań bezprawnych i kryminalnych ze strony grupy posłów, którzy ignorują wiążący ich wyrok Trybunału Konstytucyjnego, udają, że go nie ma, a nie ma, bo w myśl doktryny ich przywódcy Donalda Tuska sądy są tylko wtedy się je uznaje, kiedy wydają wyroki po ich myśli, ale wtedy, kiedy wydają wyroki nie po myśli politycznej większości w Polsce, to wtedy uważa się tych sędziów, którzy zasiadają w składach, czy to Sądu Najwyższego, czy Trybunału Konstytucyjnego, za nie sędziów, a wyroki za nieistniejące. No, bardzo przepraszam, ale zgodzę na takie zapatrywania prawne i na takie podejście do polskiego państwa, to jest zgodne na całkowitą anarchię, zgodne na przemoc, to jest zgodne na kryminalne działania, to jest zgodne na przestępstwa ludzi zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. I w mojej sytuacji, podkreślam, mogłem zachować się tylko w inny sposób, czyli zachować się przyzwoicie, powiedzieć, że nie ma na to zgody. Miałem obowiązek, podkreślam, zwłaszcza jako człowiek, który pełnił przez
nie krótki czas Urząd Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego sprzeciwić się tym praktykom, ale w ramach oporu obywatelskiego niejako, który przysługuje każdemu Polakowi, powiedzieć temu stanowcze nie i nie podlegać, nie ulegać, nie dać się zastraszyć żadnymi groźbami i nie zdecydowałem się w danym stopniu ulec tym szantażom i stawić to rzekome posiedzenie rzekomej komisji śledczej. Dlatego konsekwentnie nie było mnie dzisiaj i będzie mnie też, że za każdym razem, w sensie dobrowolnym nie, oczywiście się nie stawię, kiedy będą ci państwo jeszcze ponawiać, jeśli ze tego rozwiązania, bo są one całkowicie nieuprawnione. Nie. Jednak panie ministrze, zadeklarował pan również, że jeżeli stosowna komisja zostanie powołana z poszanowaniem prawa, jest pan gotowy się przed nią stawić. Podtrzymuje pan tą deklarację? Zdecydowanie tak. Jestem gorącym zwolennikiem powołania legalnej i działającej w ramach polskiego porządku tego komisji do spraw Pegasusa, dlatego że uważam, iż taka komisja jest okazją dla mnie jako byłego ministra i prokuratora generalnego, by udowodnić w tej narracji koalicji rządzącej, że działałem nie tylko zgodnie z prawem, ale działałem w myśl najlepiej pojętego polskiego interesu i bezpieczeństwa Polaków, moich rodaków i zrobiłem wiele, by to bezpieczeństwo podnieść, zwłaszcza w warunkach trudnej sytuacji międzynarodowej, która finalnie zakończyła się Rosji na Ukrainie, wojną za naszą wschodnią granicą i tu wszystkie narzędzia, które pozwalają niebezpieczeństwu Polakom chronienia ich przed działaniem agentury, przed działaniami dywersyjnymi, które mogą skutkować przez ofiarami śmiertelnymi, przed też i najgroźniejszą przestępczością, to jest powód do wstydu, więc ja jak najbardziej bardzo zainteresowany i byłbym rad i szczęśliwy, gdybym mógł wystąpić przed legalnie z tą komisją, bo po swojej platformy szczeliliby się w kolana, gdyby taka legalna komisja działała i ja miałbym możliwość przed nią wystąpić. Natomiast no, nie mogę godzić się i akceptować bezprawia i legitymizować działań czysto kryminalnych, które ta władza podejmuje, bo przecież to nie jest jedyna sprawa. Wystarczy choćby wspomnieć o formie przejęcia telewizji publicznej, która była przecież nie tylko działaniem nielegalnym, ale kryminalnym. Tusk i Sienkiewicz i inne osoby popełniły przestępstwa kryminalne, przejmując na wzór i podobieństwo twórców stanu wojennego telewizji publiczną, wyłączając sygnał przecież, to jest rzecz niebywała precedensu w demokratycznych państwach, łamiąc ustawę i na podstawie uchwały stworzyli teraz maszynkę do realizacji własnej propagandy, czy też forma przejęcia Urzędu Prokuratora Krajowego. No to nie tylko bezprawie, ale to jest przestępstwo kryminalne. I wobec zwłaszcza masowości tych zjawisk, które wyrażają się w ostentacyjnym lekceważeniu przez tą władzę porządku prawnego i popełnianiu świadomym przestępstw kryminalnych, no, musimy temu się przeciwstawiać. Nie możemy tego choćby pośrednio legitymizować. Musimy rzeczy nazywać tak, jak one faktycznie wyglądają. Czarny jest czarnym, białe białym, a nie udawać, że jest inaczej. Bo w przeciwnym razie wchodzilibyśmy przynajmniej moralnie w odpowiedzialność za tą destrukcję porządku prawnego i za te czyny kryminalne, które popełnia aktualna władza. Dlatego będę konsekwentnie się temu sprzeciwiał i dawał przykład, że w takich sytuacjach Polacy powinni stawiać obywatelski opór i właśnie wyrazem tego sprzeciwu z mojej strony jest i konsekwencji w obronie porządku prawnego moje niestawiennictwo się przed komisją, rzekomą komisją posłów, którzy tak się określają całkowicie bezpodstawnie i w sposób nieuprawniony po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, podkreślam. Ale liczę na to, że w przyszłości taka komisja legalnie będzie powołana. Naprawdę jako doświadczony, można powiedzieć, weteran, trochę żartując, który stawał wielokrotnie przed komisjami śledczymi, bo jeśli popatrzeć na statystyki, to byłem tym politykiem obozu prawicy, który najczęściej był przesłuchiwany przez komisję śledczą jeszcze w czasach, kiedy w minionym okresie przez
lat Tusk rządził i wtedy przed te komisje wzywali mnie najczęściej i raczej nie wychodziłem pobijany z tych komisji, a nawet media mocno mi nierzeczliwe wskazywały, że niekoniecznie był to powód do radości ze strony koalicji rządzącej po takim starciu, w którym brałem udział, więc jako człowiek już dość doświadczony z tego rodzaju sporach przed komisjami śledczymi, nie tylko, że nie miałbym żadnych oporów, aby tam się stawić, gdyby działała ta komisja legalnie, ale w tym wypadku wręcz byłbym wyjątkowo tym zainteresowany, bo podkreślam, mam wiele argumentów i faktów znanych, które nie są też znane z szerszej opinii publicznej, a pokazywałyby słuszność moich działań i ich intencje, które są związane z ochroną bezpieczeństwa Polaków. Że były to dobre działania, konieczne działania i dobrze się przysłużyły się Polsce. Natomiast no, nie mogę jednak tego robić w sytuacji, kiedy ta pseudokomisja łamie w ostentacyjny sposób polski porządek prawny, bo w ten sposób legitymizowałbym ich kryminalne działania. Panie ministrze, czy możemy powiedzieć, że tu wcale nie chodzi o prawo, o poszanowanie prawa, ale o takie polowanie na kluczowych i czołowych polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy? Tak, to oczywiście jest prawdą. Chodzi o polowanie, chodzi o interesy polityczne. Natomiast tu w dalszym planie też chodzi o interesy wszystkich Polaków, obywateli, no bo proszę popatrzeć, może to nie dotyczy bezpośrednio samej komisji śledczej byłej do spraw Pegasusa, ale bardziej choćby sprawy związanej z nielegalnym pozbawieniem funkcji, nieskutecznym zresztą pozbawieniem, tylko fizycznym, siłowym uniemożliwieniem wykonywania funkcji przez legalnego prokuratora krajowego pana Dariusza Barskiego. Wszystkie decyzje, które podejmowane są przez nominata Tuska, Szulerskiego, można powiedzieć, prokuratora krajowego, nic nie mając przeciwko temu panu jako człowiekowi, tylko przeciwko, mówię, funkcji, jaką rzekomo przypisał mu Tusk i Bodnar, no wszystkie te działania są nielegalne. Co to oznacza? Dla obywateli już, nie tylko polityków z obozu Zjednoczonej Prawicy, z których bezpośrednio poluje Tusk, dopuszczają się różnych nadużyć i działań kryminalnych. Otóż to oznacza to, że zabójcy, przestępcy, którzy dopuszczali się przestępstw pedofilskich, pedofile, najbardziej drżający przestępcy, członkowie zorganizowanych grup przestępczych, dywersanci, szpiedzy, oni w pewnym momencie będą na wolność, będą bezkarni. Dlatego, że w świetle prawa i polskiego międzynarodowego nie mogą być jako dowody traktowane działania, które były prowadzone poza procedurą prawną. Nie może być jako dowód traktowany na przykład posłuch pany na niezgodę tego nominata pozornego prokuratora krajowego, bo to tak dokładnie, jeżeli chodzi o skutki, gdyby dowolnego przechodnia, który danego dnia, kiedy ten wniosek był podpisywany, to chodzi obok budynku prokuratury krajowej, poprosił o złożenie podpisu nad zarządzeniem związanym z stosowaniem posłuchów. Powody jako rezultat takiej czynności operacyjnych czy procesowych nie mogą być wykorzystane w procesie karnym. Więc to jest prezent dla najgroźniejszych przestępców. To, co zrobił to w imię własnych interesów Tusk i Bodnar. A to jest właśnie przykład już działań, które uderzają nie tylko w polityków obozu prawicy, ale w Polaków. Bo przyjdzie taki moment, że ci bandyci, najgorszy, można powiedzieć, sort przestępców zaczną wychodzić bezkarnie na wolność i śmiać się, będą swoich ofiarą w twarz, czy ich rodzinom, jak ktoś został zamordowany. Przez to, że decyzje były podejmowane przez człowieka, nie mając do tego żadnych kompetencji, czynności, które są jakoś nielegalne. Decyzje na przykład o przedłużeniu śledztwa, prawda? Na podstawie którego są stosowane później areszty tymczasowe. No przez to wszystko, jak się okaże, a nie może być inaczej, że było nielegalne, bo nielegalny prokurator krajowy, który nigdy nie podejmował decyzji, podszywając się po rzeczywistego prokuratorowego, tu uderzy, podkreślam, nie tylko w polityków obozu prawicy, ale uderzy w zwykłych, normalnych obywateli. I tutaj, panie ministrze, postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim państwa gościem był były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, ale jeszcze jedno pytanie, takie naprawdę na samo zakończenie. A co będzie, jak ściągną panu immunitet?
panie dyrektorze. Wszystkie władze autorytarne, które sięgały do bezprawnej przemocy, się kończyły. Jestem przekonany, że tak będzie z tą władzą, bo oni dopuszczają się bezprawnej przemocy. Oni przekroczyli Rubikon, przekroczyli tą czerwoną linię. Oni wiedzą, że nie mają już nic do stracenia, ponieważ zdają sobie sprawę, że jak przegrają władzę. A jeszcze warto dodać, że przecież jest wniosek o siłowe doprowadzenie pana ministra przed komisję. Moim zadaniem jest dać wyraz siłowi, który w dzisiejszych czasach nie wymaga wcale wielkiej odwagi. Kiedy, przepraszam, myślę o pokoleniach Polaków wstecz, choćby o moim dziadku, który był brutalnie prześladowany w 1947 roku, aresztowany. Panie ministrze, a co pan zrobi, jak będzie ta decyzja sądu, że Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony siłą przed komisję? Panie redaktorze, mówił to, co przed chwilą pan słyszał. Ja nie należę do tych, których może łatwo wystraszyć. A moim obowiązkiem jako byłego ministra prokuratora generalnego jest konsekwencje i sprzeciw wobec bezprawia. Tak, przyzwoitość jest najważniejsza wtedy, kiedy mamy do czynienia z demoralizowaną, złą, kryminalną władzą. My musimy budować opór obywatelski z tego rodzaju zachowań tej bezkarnej na razie władzy i wcześniej czy później, ale mam nadzieję, że wcześniej trafili oni pod sąd, usłyszeli odpowiednio surowe wyroki za to, co dzisiaj robią z Polską i polskimi obywatelami. I tutaj, panie ministrze, postawim kropkę. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był, tak jak wspomniałem, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jeszcze raz bardzo dziękuję. A państwa tradycyjnie namawiam, zostańcie z telewizją w Polsce 24. Jeżeli cenicie sobie wolne i polskie media, wspierajcie nas. Wystarczy, że zeskanujecie kod QR widoczny na dole ekranu. Bardzo państwu dziękuję.